Siemaneczko do beściaki, z tej strony Bora, to jest gierka Rage i kolejny, 18 odcinek już tej serii. Wyszliśmy przed chwilą z tych podziemi konstruktorskich, tam gdzie byli konstruktorzy bomb. Wsiadamy do naszego zajebistego budgie i wracamy do miasta. Nie w tą stronę, w tą. Już ktoś do mnie nadpieprza, działko. Ale trudno. Samochodów żadnych tutaj nie ma wrogich? Ciekawe. No, już się nie pojawią. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Idziemy się pochwalić, że zadanie wykonane. Okej. Okej, dobra robota. Przedmioty szybkiego dostępu są bardzo przydatne podczas jazdy. Szukaj u sprzedawcy części. No. Nie dobra robota, tylko dobra rada. Naprawa. Co z tą myszką się dzieje? Oczywiście miasto. Dobra, do szeryfa chyba, nie? Ale to chyba nie tutaj. Zdecydowanie nie. Nigdy nie mogę wspamiętać, gdzie jest szeryf. Dobra, tu na górze. Siemanko, szeryfie. Zadanie wykonane. Kolejny kawałek dobrej roboty. Te małe, zdalne bomby były paskudne, a teraz dzięki tobie już ich nie ma. Tak jest. Co? A coś kazało Carsonowi znowu włączyć ten alarm w pompowni. Idź zobacz, czym problem. To pewnie kolejny fałszywy alarm. Pompownia i Carson. Nie wiem, gdzie jest pompownia. Zniszczenie tych zdalnych bomb sprawiło... Dobra, daj mi święty spokój. Gdzie jest pompownia i gdzie jest Carson? Co to w ogóle jest ten Carson? Kto to jest? Nie mam pojęcia. Tu jest chyba coś. Nie. Ale to mi wygląda. Na pompownię? No dobra, olać to. Zobaczymy tutaj na górze, co ty masz. Zamknięte. Gdzie jest Carson? Gdzie jest pompownia? Czemu nie mam minimapy? No dobra, z wszystkimi będę gadał. Znaczy gadał. Nie chcę grać. To na pewno. A tutaj? Nie, tu jest chyba bar, nie? Chcesz przejrzeć moje towary? No, pokaż, co tam masz. Pohandlujemy. Jak już tu jestem. Co to jest? A pewnie, że tak. Ja mam 2000. O, super. Średnie ulepszenie. O, pewnie, że tak. Zajebiście, mam pancerz. A jak? Pewnie, że chcę magazynek. Wszystkie ulepszenia będę brał. Wszystkie. Bandaże. Powiedzmy, że tak, ale naboje mnie teraz interesują. Co to jest? O. Śmiglików nie chcę. Kasa mi się kończy. Wieżyczka strażnicza. Co tam jeszcze masz? Naboje bym sobie może kupił, co? To jest ta broń moja nowa? Nie, to jest snajperka. To jest chyba... Nie, no dobra. Dobra, trochę kasy chcę mieć, także olewka. Ty mi powiedz, gdzie jest pompownia.
A nie miło się z tą handluje. Może tu? Nie, tu raczej nie. Może tam. Będę, słuchajcie, tego szukał, bo... Będę tego szukał chyba godzinami. Nie, no ale jak tego długo nie będę mógł znaleźć, przypuśćmy przez 2-3 minuty, to się odłączę i sam tego poszukam. Cześć. Tu coś jest. Nie, tu jest bar. Ładne polowanie, a tu coś, co ci obiecała. No i super, 150 wpadło. Co, w pokera? Witaj, nie mam czasu. Nie widziałem cię wcześniej w tych stronach. Dobra, wychodzę z baru, bo skończy to się ciężkim pijaństwem. Co tutaj jest? Ślepy zaułek. Cholera, no zgubłem, nie wiem, gdzie mam iść. Pompownia, tam jest wyjście, to nie. Czekajcie, na pewno? No właśnie. Kaleb też nie. Wiecie co, jak to znajdę, to do was wrócę. Dobra, ta pompownia to jest chyba to. Cześć. Chyba tak. Tak jest. No, nareszcie przysłali mi kogoś do pomocy. Do cholery, sytuacja robi się krytyczna. Słyszysz? Krytyczna! Trzeba się tym szybko zająć. No co, mam zejść na dół i... Nie. No to co mam zrobić, dziomuś? Bo nie komprendę. Tak, nazywam się Carlson i zarządzam pompownią. Byłem na dole sprawdzić sprzęt, kiedy wtargnął klan bandytów i zaczął plądrować. Ledwie uszedłem z życiem. Teraz grożą, że zatrują nasze zasoby wody. Wiesz, do czego to doprowadzi? Zadusi miasto. Nie można do tego dopuścić. Nie do cholery. Trzeba rozprawić się z bandytami i wygląda na to, że ty jesteś naszą nadzieją. Dobrze. No i pewnie. Powstrzymaj tego, kto to robi i zdobądź toksynę, zanim zatruje wodę. Mam trochę elektrobełtów, które mogę ci dać. Jeśli dawaj. Bandyta będzie dość głupi, żeby stać w wodzie, strzelaj w wodę. Teraz idź. Powodzenia. No to dobra, schodzimy na dół. Zobaczymy, co mi tutaj czeka. O, fajnie. Nie da się w swojego strzelać? Szkoda. O, jakie ścieki. Wy to pijecie. Mnie nikt nie zaskoczy. Elektrobełty. A czy ja wiem, czy ja chcę elektrobełty? Ja wolę do nich normalnie napieprzać. Wow, machnął mnie. Jak ten fragles to zrobił? Dawać mi tą nową broń. Nie tą. Zero? Serio? Ci dam tchórza. Ci zaraz dam tchórza. Masz za tchórza, frajerze. O, te elektrobełty nie są takie złe, ale... Ale wolę strzelać im w ryj. Gdzie jesteś, cukiereczku? Wolę strzelać do nich niż w wodę.
Okej. I idziemy dalej. Co jest? Nie no, za plecami chyba nic mi nie wyskoczy. Kolejne jakieś dobre rzeczy. Tu też. Stoję, stoję. Gdzie jesteś? Tutaj. I teraz tak, w lewo. Tam się da przejść, chyba. Ale jeszcze zobaczymy sobie tutaj. Tu się nie da, ale pewnie coś będzie do pozbierania. Tak myślałem. No to co? To wchodzimy tutaj po tych schodkach do góry. Czekajcie. Tutaj chyba użyję tego elektrobełta. To było mądrzejsze. No, zdecydowanie było mądrzejsze. Wow! Się wystraszyłem, to woda. Okej, do rogu i czekamy. Nic nie wyskakuje, nic. To ciśniemy dalej. Te lokacje tutaj są zajebiste. Podobają się mi. Otwieramy drzwi. Magazynki. Kolejne rzeczy. Karty nie ma? Nie ma. Więc teraz tutaj, co? Widzę cię. A gdzie jest ten... Wow, 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 wow! Jak mi wyskoczył! Widzieliście to? Ja myślałem, że on jest tam! A on mi wyskoczył! Dobra, bossów tu nie ma. Co to za maszyneria? Gdzie, gdzie, gdzie? Dobra, wracam. Tak, tak. Zapewne. Jeszcze ktoś? Bo naboi mam trochę na rozdanie. Dobra, przejdźmy sobie pierwsze tym dołem. Tylko od tamtej strony, bo tu chyba nie da się przejść, ale... No właśnie. Ale chciałem zobaczyć, czy coś do zgarnięcia by było. Dobra, dobra, chodź. Wow, wow, wow! Ha, ha, ha! Co, nie wyszło? Ktoś do mnie strzela. A kto mianowicie? Ktoś do mnie strzelał, raczej na 99% jestem przekonany. Nie. Dobra. Ja też cię widzę. Masz tam kolegę? Nie masz. Po górze nikt nie chodzi? Chyba nie. Jest. Jest tu jeszcze ktoś? O,
Jest, jest. Wiecie co? Może shotguna jednak. Bo mi tutaj na bliską odległość... Gdzie? Oni na bliską odległość do mnie podchodzą. No wychyl się. Nie bój się. Dostaniesz tylko jednego psztyczka. Wow. Dobra, dobra, zobaczymy. No i co? No i co, cwaniaczku? Zadychę. Ten net po śmierci rękę wyciąga i prosi o pomoc. Ale nikt mu pomocy nie udzieli. Dobra, co dalej? Okej. Tu nie ma za mną nic, dobra. Możemy iść do przodu dalej. Tu coś jest, tylko jak to wziąć? A tak. Kurwa, tu jakiś stos ludzi i wy tu wodę pijecie? Twoja stara idzie. Tu jest, dobra. Przejdziemy sobie z tej strony. Co tam było do zgarnięcia? Dobrze widziałem, coś mi tam migło. Kurde, nie, no ale... Daję sobie rękę uciąć, że tam coś mi migło, ale dobra, chodź z tym. Gdzie mam teraz cisnąć tutaj? Wow, 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 wow. Jesteś mój. Tak, tak, mhm. Już. Gdzie jest? Gdzie jest? Dobra, widzę. Tutaj, do rogu. Wow, wow! Ale mnie wystraszył! Ale mnie piernik wystraszył! O kurde! Jakieś takie lagi się pojawiały, widzieliście? Ale mnie wystraszył, ciołek! Dobra, a co dalej? Tędy? Raczej nie. No to nie wiem, którędy. Wracać chyba nie ma sensu. Chociaż... Ta, na pewno. Chłopie, chłopie, z czym ty do ludzi? Ja jestem Bora, ja jestem niepokonany. A tamten tak wpierdzielił się, że tam go wyciągnąć nie można. No i co, teraz tędy? Czy ja już tu szłem? Dobra, padł. No to urwij, spróbuj. Szybko! Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Nie wiem, czy ja dobrze idę, czy już tu byłem? Byłem. Co ty jeszcze żyjesz? Będzie ciężko, będzie ciężko. Ale się uda. Granat! Cholera jasna!
Czemu on do mnie napierdala? Czym on do mnie napieprza? Ale chyba już jest trupem. Ta. Nawet kubeczek sobie zgarnąłem, widzieliście? Czyli co? Dobra, do... Ale żeś kopytka zrobił? Granatami do mnie? No, kameleon. Znowu granat! Się robi. Kolejny granat rzucisz? Tak myślałem. Dobra, zmieniamy broń. Ha, ha, ha. A, rzucił granat. Ło, następny. Kurde. Cwaniaki, dwa granaty mi rzucili. Patrzcie, no. Drugi też jest? Nie. Dobra, jeden załatwiony. Drugi granat. Wow, wow! Ale mnie wkurwił. Co mi zrobił? Ta gra mi się coraz bardziej podoba, bo są... Przeciwnicy są sprytni. Nie są tępe pały. Się zatkam. Dobra, następny tam biegnie. Ale tutaj nie dobiegnie. No wychyl się, wychyl. Ale to jest jakiś granat niedolot chyba. Dobra, załatwiony. Dobra, ale tam dalej zejdę już w kolejnym odcinku, nie w tym. W tym odcinku to było na tyle. Jeśli wam się odcinek podobał, standardowo łapa w górę. Nie zapominajcie również o motywującym komentarzu, ale najlepiej szczerym komentarzu. A jeśli nie jesteś jeszcze beściakiem, nie jesteś moim widzem, zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz lajkowania fanpage'a na Facebooku. Będziecie już na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Trzymajcie się cieplutko, na razie, ho, pa, pa.